Składniki ciasta siekamy za pomocą noża lub w malakserze. Ciasto formujemy w kulę, zawijamy w folię spożywczą, wkładamy na pół godziny do lodówki, następnie rozwałkowujemy na grubość około 4-5 mm. Przekładamy za pomocą wałka na formę, która wcześniej nie musi być natłuszczona, dociskamy do niej ciasto i odcinamy jego nadmiar. Wykładamy papierem do pieczenia wyłożonym fasolą albo ryżem. Stawiamy do rozgrzanego na 180 stopni piekarnika na 30 minut. 10 minut przed końcem zdejmujemy obciążenie. Pieczarki rumienimy na rozgrzanym maśle z obydwu stron. Jajka ubijamy za pomocą miksera. Dodajemy serek, przeciśnięty przez praskę czosnek, śmietanę kremówkę, doprawiamy solą oraz pieprzem i ponownie miksujemy. Koniec dodajemy posiekaną dymkę. Spód ciasta posypujemy startym serem. Układamy grzyby. Zalewamy wcześniej przygotowaną masą i posypujemy resztą startego sera. Ponownie wstawiamy do rozgrzanego na 180 stopni piekarnika na około pół godziny. I gotowe! Smacznego!